Niecodzienne, wręcz groteskowe zgłoszenie otrzymał operator numeru alarmowego 112. Mieszkaniec Czeladzi zawiadomił służby, że ma problemy z partnerką i nie chce już z nią mieszkać. Szybko okazało się, że 41-latek był pod wpływem alkoholu, a cała historia miała drugie dno. Karolina Komada. Kara pozbawienia wolności zamieniona na karę sumienia. Po kilku tygodniach ukrywania się mieszkaniec Czeladzi, który miał odsiedzieć wyrok, sam zadzwonił na numer alarmowy 112. Od razu na samym początku też przeprosił za swoje zachowanie, tłumacząc się tym, że jest nietrzeźwy. Zgłosił on fakt, że ma problem z kobietą, z którą zamieszkuje od 5 lat i chciałby, żeby teraz ona opuściła to jego mieszkanie. Operator numeru alarmowego zaproponował interwencję policji. To na początku nie do końca spodobało się mężczyźnie, jednak następnie podał miejsce zamieszkania, jednak unikał od podawania swojej tożsamości. Choć nie podał danych osobowych, to przyznał się, że za niezrealizowane zasądzone prace społeczne musi odbyć karę więzienia. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. Okazało się również, że był on już spakowany i tłumaczył również to tym, że tak naprawdę już miał dość ukrywania się przed policją, ponieważ psychicznie tego nie wytrzymywał. Tym razem mimo ucieczki mężczyzna i tak 77 dni spędzi za kratkami.